Long story short, opowiada 27 Pablo. Cześć, tu 27 Pablo i kolejna historia, którą opowiem w parę minut, o której prawdopodobnie ktoś kiedyś napisze doktora. Zależało mi, żeby jeszcze na fali różowego października bohaterem tej opowieści była kobieta. I wtedy przypomniał mi się wyjazd z moją córką przed paru miesięcy. Przed nami była długa droga. No i moje dziecko bardzo chciało słuchać jakichś podcastów z telefonu. Jej ulubionym podcastem jest Rebel Girls, taka seria zrobiona na podstawie całkiem fajnej książki. No a ja dla odmiany nie chciałem, żeby spędziła na telefonie całą podróż, więc zaproponowałem, że opowiem sam jakąś historię, której bohaterką będzie kobieta, taka rebeliantka. Zamyśliłem się i dosyć szybko przenieśliśmy się w czasie na przełom lat 70. i 80. Znowu dzisiaj zabieram was na Jamajkę. Tam trafiamy na ulice Kingston, na których grają w gettach, w biednych dzielnicach sound systemy, czy takie olbrzymie, przenośne dyskoteki. Te imprezy są zdominowane zupełnie przez mężczyzn. Ale jedna 15-letnia dziewczyna, która nazywa się Offlin Russell, podąża za swoim bratem, który jest wtedy już uznanym artystą i nazywa się Brigadier Jerry. Bez jego wiedzy, bez wiedzy rodziców, w towarzystwie różnych przyjaciół, którzy pomagają poruszać jej się przez niebezpieczne ulice Kingston, trafia na imprezy, trafia na różne eventy. Tam w końcu łapie za mikrofon i staje się pierwszą rymującą dziewczyną na wyspie. Ludzie znają ją jako Nancy albo Sister Nancy. Początki nie są łatwe. Po pierwsze, ludzie są zaskoczeni, kiedy widzą rymującą dziewczynę na scenie. Po drugie, nie wszystkim podoba się jej wysoki, niewinny, taki wręcz dziecinny głos. To, co robi, to jest zupełna nowość, a wszystko, co nowe, przyciąga uwagę. Dosyć szybko dostaje propozycję od uznanego lokalnego producenta, Winston Reilly, żeby nagrać album. W 1982 roku album Transport Connection jest już gotowy. Brakuje tylko jednej piosenki. Wtedy Sister Nancy, siedząc w studiu razem z Yellowmanem, zastanawia się, co by tutaj wymyślić na ten ostatni utwór. Wtedy wpada na pomysł, żeby nagrać freestyle i użyć do tego freestylu fragmentu utworu, który w 1966 roku wygrał tak zwany Festiwal Piosenki Jamajskiej, a nazywał się Bam Bam. Winston Reilly zawozi ją do studia Channel One i w mgnieniu oka utwór jest gotowy. Ale ten utwór nigdy nie staje się hitem na Jamajce. W 1996 roku Sister Nancy przenosi się do Nowego Jorku i tam ku jej zdziwieniu odkrywa, że ta prosta piosenka nagrana 14 lat wcześniej jest niezwykle popularna. Dwa lata później odkrywa, że ta piosenka jest użyta do bardzo wtedy popularnego filmu Belly. Sister Nancy nie dostała ani grosza za nagranie piosenki Bam Bam, ale widząc, jaki jej utwór ma impact, decyduje się na telefon do producenta, żeby porozmawiać o pieniądzach. Zwłaszcza, że ani przed, ani podczas nagrania, ani po nagraniu piosenki nie dostała od producenta ani grosza. Winston Reilly mówi, że ma dla niej czek, umawiają się w studiu, w którym ona czeka 12 godzin, ale on nigdy nie przychodzi. Sister Nancy odpuszcza. Pamięta dokładnie, jak kobiety były zastraszane w latach 80. Jej koleżanka Lady Anne po nagraniu piosenki, która była żartem odpowiedzią na wielki hit nagrany przez mężczyznę, musiała się ukrywać, ponieważ producent tego hitu wynajął gangsterów, którzy mieli wybić jej zęby. Ostatecznie zakończyła karierę. Mijają kolejne lata, Sister Nancy pracuje w banku i prowadzi życie rodzinne.
Aż pewnego dnia w 2014 roku jej córka woła ją do pokoju. Tam w telewizji leci reklama. A co wybrzmiewa w tle? No właśnie, Bam Bam od Sister Nancy. W tym momencie Bam Bam jest wysamplowany już ponad 100 razy przez różnych artystów z całego świata. Pojawia się w filmach, pojawia się w reklamach, a ona nic z tego nie ma. Dochodzi do wniosku, że miarka się przebrała i musi znaleźć odpowiednią pomoc prawną. Sytuacja jest na tyle jednoznaczna, że producent nie decyduje się na proces w sądzie. Proponuje porozumienie, na podstawie którego Sister Nancy ma prawo do 50% wszystkich zysków, jakie generuje piosenka. To jest wielkie szczęście i wielkie zwycięstwo, a Bam Bam bynajmniej w ogóle nie traci na swojej doniosłości. Rok później pojawia się w filmie Interview, następnie samplowane przez kolejne gwiazdy, takie jak Jay-Z, Kanye West, Beyoncé i Major Lazer. W wieku 55 lat Sister Nancy porzuca pracę w banku i rozpoczyna swoje drugie życie artystyczne. Jeździ i gra koncerty na całym świecie. Dzięki swojej sile i nieustępliwości po ponad 30 latach może w końcu zacząć konsumować owoce swojej pracy. Piosenki, którą w błysku geniuszu napisała na kolanie i zaśpiewała swoim dziecięcym głosem. Głosem, którego wtedy nikt nie chciał słuchać. Czyż to nie piękna historia? Moim zdaniem to jest historia, która powinna trafić koniecznie do tej książki Rebel Girls. Jeżeli się ze mną zgadzacie, napiszcie na Instagramie Radia Campus albo dajcie mi znać na moim koncie 27pablo_. Dzięki serdeczne, a przed wami Sister Nancy. Tinkala bam bam, the blue was the arms of me a kind. Little different style, different fashion. You know? Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. Who one thing, Nancy, can't understand. One thing, they might talk about me ambition. Say one thing, who they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam. What a bam bam, ayo, tell me say what a bam bam, this
Long story short, opowiada 27 Pablo.